ludzi ciekawych wszystkiego. Witam Państwa, Hanna Maria Giza. Pod koniec kwietnia bieżącego roku media obiegła wiadomość o odkryciu przez członków chińskiej i tureckiej misji ewangelickiej szczątków biblijnej Arki Noego w górach Turcji na szczycie wspomnianej w Księdze Rodzaju góry Ararat. Góra Ararat wielokrotnie była wskazywana jako miejsce, gdzie Arka osiadła po tym, kiedy wody potopu zaczęły opadać. Odkrywcy, powołując się na wyniki badań, które podobno zostały przeprowadzone metodą węgla C14, twierdzą, że drewniana konstrukcja ma około 4800 lat. Stanowczo odrzucają tezę, że mogą to być pozostałości ludzkich siedzib, ponieważ ich zdaniem w tamtych czasach na tak znacznych wysokościach człowiek po prostu nie mógł się osiedlić. Witam w studiu gości dr Krzysztof Jakubiak, archeolog Bliskiego Wschodu z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Witam serdecznie. I dr Łukasz Niesiołowski z PANO, historyk z Zakładu Historii Starożytnej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj niestety nie będą państwo mogli do nas dzwonić, ponieważ audycja została wcześniej nagrana. Opowieść o Arce zawarta w Księdze Rodzaju zawsze, od setek lat, budziła kontrowersje i burzliwe dyskusje. Ale do dzisiaj istnieją zwolennicy takiej dosłownej interpretacji Biblii, którzy przeczesują region góry Ararat, czy też gór Ararat, to musimy wyjaśnić, czy to jest góra, czy to są góry, w dzisiejszej Turcji, gdzie właśnie według Księgi Rodzaju miała osiąść Arka Noego, aby udowodnić autentyczność opisywanych w Biblii wydarzeń. W niektórych mediach ukazywały się informacje o tym, że wrak Arki został zlokalizowany na podstawie zdjęć satelitarnych w górskim lodowcu i że podejmowane są próby dotarcia do niego, utrudnione jednak przez niedostępny teren. Czy archeolodzy traktują poważnie tego typu doniesienia? Trudno traktować taką rzecz poważnie. Doktor Krzysztof Jakubiak. Zważywszy na to, że tak jak pani zwróciła uwagę, to nie jest jedna góra Ararat, to jest mały Ararat i wielki Ararat. Datowanie tej Arki jest dosyć symptomatycznie zbieżne z wyliczeniami biblistów dotyczącymi potopu, więc należy się zastanowić, czy jest to prawdopodobne, czy raczej mamy do czynienia z pewną spekulacją. Poza tym trzeba by zastanowić się nad jedną rzeczą, a mianowicie nad tym, czy pozostałości po owej konstrukcji są rzeczywiście pozostałościami Arki. Ja rozumiem, że to jest w tym momencie fundamentalne pytanie. Mówią ci badacze, że to nie mogą być pozostałości siedzib ludzkich, bo w tych czasach się nie mogli ludzie osiedlać tak wysoko. Jasne, ale pamiętajmy o jednym ważnym wydarzeniu. Armenia jest pierwszym krajem, które przyjęło chrześcijaństwo. Jest to 300 rok naszej ery i pamiętajmy, że bardzo szybko rozwinął się ruch monastyczny na tym obszarze i jakby dowiązanie historii Armenii do tradycji biblijnej było bardzo dużą pokusą dla mnichów. I należy się zastanawiać, czy to nawet jeżeli jakieś konstrukcje przypominają łódź, arkę, jakbyśmy chcieli to nazwać, czy to nie jest jakaś konstrukcja późniejsza, która miałaby potwierdzać tę tradycję biblijną. To jest jedna z możliwości. To tak naprawdę to może być taka mistyfikacja. Trochę, znaczy nie tyle mistyfikacja, co zrobienie jakiegoś symbolu, który by nawiązywał do tradycji biblijnej. Także to jest jeden trop, który trzeba by było zbadać. A drugi tak naprawdę ważny wątek, jeżeli datowanie na 4800 przed, znaczy nie przed naszą erą, a od dzisiaj, czyli 2800 jest aktualne, w co śmiem wątpić, to mogą być niestety pozostałości po jakichś konstrukcjach. Panie doktorze, ale przecież to nie mnisi wymyślili tę sytuację, że Arka osiadła na górze Ararat, tylko mówi o tym Księga Rodzaju. No tak, ale tu jesteś w takim kłopocie, to znaczy archeologia jest na pozór taką nauką bardzo weryfikowalną, znaczy są dane, znajduje się coś i można to wszystko sprawdzić. Doktor Łukasz Niesiełowski z PANO. Pierwszym kłopotem, który się ma, słuchając takich doniesień o tych rewelacyjnych odkryciach, jest pytanie o wiarygodność tego, co zostało znalezione i o to, czy możemy zweryfikować to,
co rzekomo tam znaleziono. I znaczy rozumiem, że obaj mamy tutaj wątpliwości natury metodologicznej, czy to, co znaleziono, to naprawdę jest tak datowane, gdzie zrobiono te badania tego węgla C14, czy przypadkiem nie jest to informacja medialna, która ma trafić do jakichś grona odbiorców, którzy czekają z utęsknieniem na tego rodzaju dowód, mówię w cudzysłowie, dowód wiarygodności przekazu Biblii, czy w ogóle, a może to jest humbug niegodzien naszej uwagi. Oczywiście również istnieje możliwość, że badacze w dobrej wierze, szukając czegoś, pomylili się i że na przykład rzeczywiście natrafili na wyjątkowo wysoko znajdujące się pozostałości aktywności ludzkiej, które wzięli w dobrej wierze nadal za coś, czym może nie być. Ja mam za mało danych, żeby osądzać, ale na pierwszy rzut oka sprawa jest raczej informacją dla mediów atrakcyjną. Z naukowego punktu widzenia daleko, daleko idący sceptycyzm, zanim bym taką rzecz traktował poważnie. Yeo-Kling Cheng, filmowiec i dokumentalista z Hongkongu, który towarzyszył tej 15-osobowej grupie, temu zespołowi badawczemu poszukiwaczy Arki Noego, powiedział podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej, że nie ma stuprocentowej pewności, oczywiście, że to Arka Noego, ale uważamy, że na 99,9% jest to właśnie to. I mówi, że w październiku 2008 roku wspiął się na górę wraz z tym tureckim zespołem i właśnie na wysokości ponad 4000 metrów zobaczył konstrukcję zbudowaną z desek. Wykluczone, mówi Yeo-Kling Cheng, żeby to znalezisko było pozostałością osady ludzkiej, ponieważ takie tam panują warunki atmosferyczne i klimatyczne, że nie jest to możliwe, żeby tam mógł zamieszkać człowiek czy też grupa ludzi. Na dodatek poszukiwacz Arki, Duńczyk Gerrit Olten, którego poproszono o ocenę tego znaleziska, powiedział podczas tej konferencji prasowej, że pierwszy raz w historii poszukiwania Arki znalezisko jest tak dobrze opisane i udokumentowane, że jest duża ilość twardych dowodów, jak on mówi, na to, że ta konstrukcja znaleziona na górze Ararat we wschodniej Turcji jest legendarną arką, czy też pozostałością legendarnej arki biblijnej, Arki Noego. Mówimy o tym, że się bada te pozostałości metodą węgla, izotopem węgla. Na czym polega to badanie i w jakim przypadku można byłoby stwierdzić, że to z całą pewnością są fragmenty drewna? Drewna, jak sądzę, bo czegóżby innego pochodzące z tamtego okresu. Generalnie metoda C14, czyli węgla radioaktywnego, polega na tym, że każdy organizm żyjący na Ziemi absorbuje ten węgiel z atmosfery. W momencie ścięcia drzewa, jak w tym przypadku tutaj, ten proces absorpcji ulega zatrzymaniu i zaczyna bić zegar atomowy, można by tak powiedzieć, bo zaczyna ten węgiel C14, ten izotop węgla C14 systematycznie zanikać w drewnie w tym przypadku i połowiczny rozpad tegoż pierwiastka jest 5730 lat. Więc dosyć łatwo można by to przeliczyć, zbadając proporcje zachowania tegoż izotopu i dzięki temu my możemy datować zabytki takie jak drewno, kości, tą metodą. A to jest stuprocentowe datowanie? Ona zawsze, właśnie to jest zaskakujące, że tu mamy podaną datę 4800 i nic, żadnych widełek. Ona zawsze ma pewną tolerancję i dla tego przedziału wiekowego powinien być taki standardowy przedział plus minus 150 do 200 lat do góry bądź do dołu. A tutaj czegoś takiego nie ma, czyli to już zaczyna, powinno wzbudzić nasz daleko idący sceptycyzm, czy badanie zostało wykonane w sposób prawidłowy. Ale to poczekajmy i zobaczymy, co to właściwie jest, bo to, że znaleziono jakieś pozostałości organiczne, które mogą być tak datowane, nie przesądza, że tu mamy do czynienia z Arką Noego. Absolutnie, w żaden sposób. To mogą być również zupełnie inne konstrukcje i tu nie zgadzam się z tym, że nie może być tam żadnych śladów pozostałości aktywności ludzkiej. W sensie osadniczym na pewno tak, ale pamiętajmy, że od najwcześniejszych czasów Góry Arara były uważane za święte góry, więc możliwe, że mamy do czynienia z jakąś instalacją, z jakąś konstrukcją, być może kultową, być może o jakimś innym przeznaczeniu.
Profesor Nicholas Parcell, wykładowca historii starożytnej na Uniwersytecie Oksfordzkim, twierdzi, że to bzdura te wyniki podane przez ekipę chińsko-turecką, że takie sensacje pojawiają się dość często, szczególnie w takim okresie tuż przed ogórkowym, ale ta ekipa twierdzi, że oni te badania prowadzili kilkakrotnie w 2003, 2004, 2007 roku i że w 2007 po raz pierwszy poinformowali o tym odkryciu, a teraz już z całą pewnością po tych badaniach przeprowadzonych metodą węgla C14 chcą zgłosić to odkrycie do UNESCO, aby zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa i że oni wtedy otrzymają pieniądze na dalsze poszukiwania i badania. Natomiast... No i mamy odpowiedź na to, dlaczego, tak, o co chodzi właściwie. W ostatnim zdaniu pani powiedziała, to, gdzie jest pies pogrzebany tak naprawdę. No, ja rozumiem, że wykopaliska od tego 2003 roku kosztowały, ktoś za nie płacił. Taka ekspedycja zresztą pochodząca z dalekiego Hongkongu, no to musi być tym bardziej droga i ktoś oczekuje efektów, tak? I teraz taki archeolog będzie wynagrodzony, bo znalazł miejsce, gdzie znajdowała się Arka Noego. No to jest nagroda taka, jakbym powiedział, jakby odnaleźć przysłowiowy szczebel z drabiny, która się śniła Jakubowi. Tak. No oczywiście możemy sobie powiedzieć, na 99,9 przekonania mojego, kogokolwiek innego, dany przedmiot jest owym szczeblem, który był drabiną, która się śniła Jakubowi. No proszę Państwa, mówimy o tego rodzaju powadze naukowej, więc... Możemy porozmawiać o całym otoczeniu tego, o kontekście, dlaczego takie badania się prowadzi, o to, czym jest metodologia badań i weryfikowanie tych danych, bo to są sprawy poważne. Natomiast owo coś, o ile w ogóle tam jest, mam nadzieję, że tak, no nie wierzę w to, żeby dało się przepuścić przez media rzecz kompletnie fikcyjną, jest raczej taką, no nie chcę powiedzieć kaczką dziennikarską, ale no to jest szczebel z drabiny Jakubowej. Zalecamy daleko idący sceptycyzm. Nawiasem mówiąc, jeszcze warto dodać jedną rzecz, że to znalezisko rzekomo sensacyjne, utrzymywane od 2003 roku w ścisłej tajemnicy, w regionie, w którym się poruszają turyści, niestety rzadko, nie jest żadną rewelacją, bo są organizowane przez tureckie biura podróży wycieczki na Ararat, gdzie podczas wycieczki na Ararat pokazują przewodnicy miejsce, gdzie owa arka się znajduje. Więc nie jest to rzecz poważna w żadnym wypadku. Członkowie tej ekspedycji, żeby zakończyć ten temat i ten wątek, na konferencji, o której wcześniej wspomniałam, pokazali zebranym kawałki drewna i sznur, który ich zdaniem służył do pętania zwierząt, no ale właśnie złośliwi mówią, że Arkę Noego odkrywano na zboczach Araratu już wielokrotnie, że badacze znosili na dół kawałki drewna, które później okazywały się fragmentami podkładów kolejowych z Kalifornii na przykład, albo deskami z tureckich chat, nawet kręcili filmy dokumentalne, jak telewizja CBC, która pokazała taki film w 1993 roku, a nawet byli tacy, którzy rysowali drewniany okręt, który rzekomo widzieli na własne oczy na szczycie góry. Więc dajmy sobie może spokój z tymi sensacjami. Właśnie, bo to jest tak, że wiele tych odkryć, które mają charakter no, incydentalny i się pojawiają co jakiś czas, ma jakby jeden wspólny punkt odniesienia. Znaczy one to są wszystko, nazwijmy to umownie, archeologia biblijna. To znaczy, cokolwiek to znaczy, bo co termin to moim znaczy, zdaniem właśnie, cokolwiek jest... to znaczy, ale co to znaczy archeologia biblijna? Archeologia biblijna moim zdaniem jest terminem naukowo błędnym. To znaczy ja sobie nie umiem wytłumaczyć, czym by było coś, co jest biblijne, po prostu, bo oznaczałoby to, że musiało być to zarówno uwzględniać archeologię Rzymu, bo w Rzymie skończył Paweł i Piotr, a to jednak są postacie biblijne. Musiałyby uwzględniać archeologię Mezopotamii, bo Żydzi w pewnym momencie trafili w niewolę babilońską i w związku z tym wykopaliska nawet w Babilonie muszą być dla nas interesujące. Oraz Grecję, bo tam także apostołowie. Bo po drodze apostołowie, bo Egipt, bo Palestyna, bo nie ma czegoś takiego jak archeologia biblijna, znaczy w sensie naukowym. Może być powiedział, jest ogromna kategoria różnych archeologii, bo teraz każda z nich jest pod dyscypliną niemalże, które mają wspólny mianownik. To jest są związek z tekstem, który jest Biblią. To tak, natomiast żeby był specjalista od archeologii biblijnej, to apagę, to jest strach, bo to wyobrażam, że no jak może być naraz ktoś specjalistą i od Rzymu, i od Babilonu. No samo w sobie wydaje się to właściwie niemożliwe. Zdecydowanie. To jest dokładnie to, o czym każdy archeolog myśli, kiedy ktoś rzuci termin archeologia biblijna.
a w szczególności dotyczy to nas, którzy pracujemy na Bliskim Wschodzie, że bardzo łatwo jest nas wepchnąć w taki korytarzyk, że skoro jesteśmy badaczami starożytnego Bliskiego Wschodu, w związku z tym jesteśmy też związani z badaniem Biblii. Ja rozumiem, że u samych początków badań na terenie Bliskiego Wschodu, zachodnich badań, właściwie takie tylko się zaczęły w owym czasie, była chęć poznania przeszłości biblijnej. Stąd poszukiwania pozostałości biblijnego Ur, Babilonu oraz wielu innych miejsc, które pojawiają się w Biblii. Ale czy któryś z nich budzi aż taką sensację jak Arka Noego? No Babilon na pewno. Opis Babilonu jest to, co my znamy z Herodota i to, co jest związane z niewolą babilońską. Oczywiście może działać na wyobraźnię kogoś, kto czyta bardzo literalnie Biblię, więc takich pułapek jest bardzo dużo. Ale w takiej codzienności archeologicznej, na przykład Izraela, można powiedzieć, że tu symptomatyczne są takie miejsca, które są pielgrzymom, ale zwykłym też turystom pokazywane, związane z życiem Jezusa, które bezsprzecznie są jakoś związane z Jezusem, a to Nazaret, a to Jerozolima i tak dalej. Ale wystarczy pójść nad Jordan, by zobaczyć po stronie izraelskiej miejsce, gdzie bezsprzecznie przewodnik będzie zaręczał. Głowę da sobie obciąć, że tutaj Jezus był ochrzczony w tym miejscu. 200 metrów dalej po jordańskiej stronie jest analogiczna sadzawka, gdzie analogiczny przewodnik daje sobie obciąć analogiczną rękę, że to właśnie tutaj był ten. Przy okazji w tym miejscu sprzedawane są buteleczki z wodą z Jordanu, żeby ci pielgrzymi bogobojni sobie potem do tego tutaj Oklahomy czy gdzieś tam wywieźli może nie relikwie, ale jednak miejsce z pielgrzymki. W związku z tym tego rodzaju rzeczy są absolutnie normalne i przyjmowane przez nas chyba jako badaczy starożytności Palestyny jako takie zło konieczne. To znaczy to jest taki folklor turystyczny, jak mam wrażenie, bardziej niż naukowy. I podobnie myślę, że sprawa Arki ma taki sam wydźwięk i bardzo interesująca jest archeologia okolic Ararat, natomiast czy ma jakikolwiek związek w ogóle z opowieścią z Księgi Rodzaju, to byłbym daleko sceptyczny. No to wróćmy wobec tego do tego literalnego zapisu, jak powiedział pan dr Krzysztof Jakubiak. Sytuacja przed potopem była taka, cytuję fragment z Księgi Rodzaju, a kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły się im córki, synowie Boga widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie jakie im się podobały. Wtedy Bóg rzekł, nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną. Niechaj więc żyje tylko 120 lat, a w owych czasach byli na ziemi giganci. A także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł, zgładzę ludzi, tych, których stworzyłem z powierzchni ziemi. Ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. Tylko Noego Pan darzył życzliwością. Z jakiego powodu Bóg tak wzburzył się na ludzi, jak odczytujemy ten fragment Księgi Rodzaju, że pożałował, iż ich stworzył i sprowadził potop, aby ich ukarać. Co się wydarzyło między Bogiem a ludźmi? Chętnie jako historyk, który się tym zajmuje, chętnie o tym będę mówił, ale muszę najpierw powiedzieć jedną rzecz wstępną, bo jak nie, to moja wewnętrzna dusza historyka będzie płakać. Dobrze. Doktor Łukasz Niesiołowski z Pana. Najpierw przede wszystkim powinniśmy popatrzeć na ten tekst, czym on jest, a potem będziemy mogli analizować, jakie ma znaczenie, czy co on nam próbuje powiedzieć. Mamy do czynienia z literaturą, czyli Księga Rodzaju i w ogóle Pięcioksiąg, literaturą, która nie jest opisem jakiejś rzeczywistości. Ona nie opisuje żadnej epoki, żadnego konkretnego społeczeństwa. Nie jest kroniką historyczną. No, nie jest ani kroniką, ani historyczną rzeczywiście. Jest to tekst, w którym jest powiedziane, że Bóg jest wielki, Bóg wybrał Izraela i Izrael ma temu Bogu służyć. Jest to powiedziane językiem starożytnych Hebrajczyków, takim językiem, jaki oni sobie wyobrażali, że mogą właśnie stworzyć literaturę
no nazwijmy to narrację jakąś o rzekomej przeszłości swojej. Mówię rzekomej, dlatego że w tej chwili, kiedy konfrontujemy opowieść, tu świadomie użyję określenia mitologiczną, z przekonaniem historycznym o tym, jak było, mamy dwie rozbieżne optyki. Można powiedzieć, my o historii Izraela wiemy bardzo dużo, ta historia ma się w zasadzie nijak do opowieści z Pięcioksięgu. Nie mamy żadnego punktu stycznego między tym, co jest opowiedziane w Pięcioksięgu, a tym, co my wiemy o Hebrajczykach i późniejszym Izraelu i Królestwie Judy. Natomiast istnieje ogromny korpus, który jest napełniony mitami dotyczącymi przeszłości, dotyczącymi pochodzenia Hebrajczyków, pochodzenia Izraela, i tam rzeczywiście miejsce na potop jest, podobnie jak jest miejsce na stworzenie świata. W tej chwili bibliści nie stają w szranki, jak jeszcze 150 lat temu, by udowodnić, że rzeczywiście świat został stworzony w 6 dni, a 7 dnia Bóg odpoczął. Już teraz wiadomo, że to nie jest opis rzeczywistości, że brak dinozaurów nie jest czymś, co powinno nas martwić. No, z punktu widzenia autorów nie to było ważne. Oni tak sobie to wyobrażali. Podobnie wyobrażali sobie potop. Nie jest to w związku z tym opis rzeczywistości, której śladów należy archeologicznie szukać. Tak, bo to są ślady, które są nieznajdowalne, bo to, wracam do mojej pierwszej przenośni, szczebla z tej drabiny jakubowej nie znajdziemy, choćbyśmy nie wiem, jak jej szukali. Także pierwszą rzeczą, którą właśnie historyk, ale teraz każdy biblista też robi, jest pokazanie, że mówimy o tekście nie opisującym rzeczywistość, która się naprawdę wydarzyła, tylko o literaturze, która stworzyła wyobrażenie o przeszłości. I jeżeli to powiemy, to teraz możemy zastanawiać się, czemu autor biblijny, czy on pisał w wieku 7, 6, 5, czy którymkolwiek tutaj są. Każde jedno zdanie pochodzi od jednego autora. Ich mogło być bardzo wielu, ale bez wątpienia całą Biblię stworzyła ogromna rzesza ludzi. Natomiast ten wątek o potopie jest dość spójny z ewidentnymi interpolacjami, natomiast ta podstawowa część wydaje mi się spójna, bo broniłbym tezy, że powstała w VI wieku w kontekście niewoli babilońskiej i są na to argumenty jakieś. I teraz możemy zastanawiać się właśnie, czemu służyła ta opowieść, jakby jaki jest to również teologiczny wydźwięk tej narracji, ale bez pamiętania, że nie jest to opis rzeczywistości, w ogóle nie ma co zaczynać o tym mówić. Dobrze, spróbujmy odpowiedzieć w kontekście tego, co pan powiedział. Jakie znaczenie, jakie przesłanie ma ten fragment, który opowiada o tym, że Bóg poczuł się tak dotknięty nieprawością człowieka, że postanowił go ukarać i pożałował, że stworzył człowieka? Czym człowiek mógł się Bogu aż tak sprzeniewierzyć? No, to są pytania natury filozoficznej, które tkwią w tej opowieści. Ja mam takie przekonanie, ale to są raczej już raczej moje odczucia czytelnika, a mniej wyniki studium historyka, tak bym powiedział, że mamy do czynienia z opowieścią, która jest kolejnym stworzeniem, to znaczy ona odtwarza jakoś rzeczywistość stworzenia świata z pierwszego, a potem drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Tylko w innym kontekście. Otóż pierwszy rozdział mówi o stworzeniu świata z nicości, ona nie do końca jest taka pusta ta nicość, ale rzeczywiście to nad czym unosi się duch, to jest coś bardzo mało konkretnego. Bóg stwarza świat, bo jest dobry. I Bóg to jest czynność dobra. To jest w związku z tym kontekst, w jakim człowiek będzie funkcjonował jako, mało tego, stworzony na podobieństwo i wzór boski. To jest pozytywny obraz. Bóg jakby jest dobrym stwórcą, dobrym kreatorem, bo to jest w ogóle pozytywna kreacja. Opowieść o potopie jest pesymistyczna, bo jest karą. Nie jest nagrodą, dobry człowiek nie jest jakby owocem i celem tego całego wydarzenia, tylko jest rodzajem pogróżki dla człowieka. Że może również ostrzeżenia raczej. Czy ostrzeżenia, tak. Znaczy, że złe uczynki, że to, co może być uznane przez Boga za kary godne, może na tą karę rzeczywiście zasłużyć i może ją sprowadzić. I tak naprawdę opis potopu, do którego teraz przejdziemy, ta ilość wody, zaczyna nam przypominać tę rzeczywistość, która była w kosmosie przed stworzeniem w pierwszym i drugim wersie pierwszego rozdziału, gdy Duch Boży unosił się nad wodami. Tutaj mamy arkę, która się unosiła jako ten wyjątek, a wszystko inne zostało, i to są użyte te same określenia, bo to jest nie tylko woda z góry, ale to jest woda też z dołu, bo to jest otchłań. Otworzyły się czeluści otchłani i górna woda, czyli ta z niebios, i ta dolna, czyli z wód podziemnych, też się połączyły. I potop ma taki ewidentnie kosmiczny charakter.
Nie jest to zwykła atmosferyczna powódź, choćby nie wiem jak wielka. Czyli Bóg ostrzegł Noego, że za 7 dni spuści na ziemię deszcz. Przedtem kazał mu zbudować arkę. Pan, który darzył życzliwością Noego jako jedynego sprawiedliwego na ziemi, nakazał Noemu przygotowanie arki. I w Księdze Rodzaju czytamy: ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz. A oto jak masz ją wykonać. I mówi Bóg do Noego: długość arki 300 łokci, 50 łokci jej szerokość i wysokość jej 30 łokci. Nakrycie arki przepuszczające światło sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie. Uczyń przegrody, dolną i drugą i trzecią. Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia, wszystko co istnieje na ziemi wyginie, ale z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów, spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze samca i samice, aby ocalały wraz z tobą od zagłady. Z każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi po parze niechaj wejdą do ciebie, aby nie wyginęły, a ty nabierz sobie wszelkiej żywności, wszystkiego, co się nadaje do jedzenia i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i na paszę dla zwierząt. I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić. Tak mówi Księga Rodzaju. Czym zatem była arka? Co znaczą te wymiary, które sam Bóg podał Noemu? Tutaj 300 łokci, tu 50 łokci, tu 30 łokci i tak dalej. Czy te wymiary mają jakieś znaczenie symboliczne? Czy według tych podanych przez Pana, danych do budowy czegoś, no co miało być łodzią, skrzynią, nie wiadomo czym. Księga Mądrości mówi, że to łódź, a nie skrzynia, jak niektórzy uważają. Co to wszystko znaczyło? Czym była arka? Czy taki według tego opisu arki poszukują archeolodzy? No chyba rzeczywiście według tego opisu miałaby się znajdować ta arka, o której żeśmy na samym początku mówili. Natomiast wydaje się, że ten fragment należy potraktować bardzo symbolicznie, że tutaj chodzi o jakąś czynność, która ma zabezpieczyć świat na przyszłość. Tutaj można było próbować wchodzić w jakieś znaczenia gematryczne tych danych liczbowych dotyczącej długości, szerokości, ale rzeczywiście nie wiem, czy ktoś by się podjął, aby to wszystko próbować wyjaśnić, bo to może mieć znaczenie bardzo symboliczne i bardzo magiczne w takim kontekście biblijnym. Nie wiem, czy się tutaj kolega zgodzi. Ale te dane można przeliczyć bardzo konkretnie, dlatego że łokieć to jest 45 centymetrów. Przeliczenie tego to i oczywiście, to i to całkiem się pokaźna łódź wychodzi. No ale cały czas łódź. I jeżeli sobie wyobrazimy, że całe boskie stworzenie, chociażby reprezentowane przez pary, ma się tam zmieścić, plus żywność, plus rodzina Noego, to i tak jest mało prawdopodobne, aby wszyscy się zmieścili. No ja rozumiem, że w tym kontekście możemy mieć wytłumaczenie tego, że dinozaury zginęły, bo były za duże i nie zmieściły się na arkę, ale to trzeba raczej wszystko traktować nie literalnie, ale cały czas jako pewien symbol. To chodzi o pewne czynności symboliczne, żeby nie powiedzieć wręcz magiczne. Ale jeden z, nie wiem czy był dinozaurem, czy nie był dinozaurem, ale był olbrzymem. W każdym razie księgi Tory wspominają o nim, o jego potomkach, czyli musiał przeżyć jeden z olbrzymów, jeden z gigantów, który się nazywał Og i był królem Baszanu. Znalazł się jednak pomiędzy ocalałymi, dlatego że Noe na arkę go nie wpuścił, bo pewnie by zatonęła, ponieważ był zbyt ogromny, ale przymocował go z zewnątrz arki i dostarczał mu żywność poprzez otwór w ścianach arki. Więc to, co się chyba jest opowieść apokryficzna, mam wrażenie. Tak. Natomiast rzeczywiście pomysł na opowieść o potopie jest pomysłem zaczerpniętym z tradycji mitologicznej wschodu, Mezopotamii. I tu podobne jest, mamy kilka wersji od Sumerów, poczynając przez literaturę akadyjską, opowieści, w której jakiś wybrany człowiek zostaje uratowany i w łodzi przeżywa potop.
dr Łukasz Niesiołowski z Pano. Ta sama sekwencja zdarzeń jest obecna w Księdze Rodzaju od 6 rozdziału poczynając. Tutaj w przeciwieństwie do mitologii mezopotamskiej, gdzie istotą opowieści jest poszukiwanie nieśmiertelności i wątek nieśmiertelności jako ten centralny przedmiot zainteresowania, tutaj pojawia się jeszcze Bóg jako rozgrywający, Bóg, który może ocalić kogoś, bo kogoś sobie upatrzył. On może w takim razie również w arce o określonych rozmiarach upchnąć pewnie więcej zwierząt, niż by się to z matematyki udawało, bo mówimy o rzeczywistości absolutnie nieprawdziwej, tylko o rzeczywistości wierzeń. Natomiast jakby to, co jest takim przesłaniem poważnym, z którym rzeczywiście trzeba się zmierzyć, jest to, jaką funkcję pełni owo oczyszczenie ziemi. To znaczy, że przed potopem zło było takie, że Bóg postanowił wytępić swoje stworzenia. Jednorazowo zlikwidować, jednorazowo zniszczyć wszystko. To są stworzenia powołane do życia przez Niego, a człowiek jest stworzony na wzór i podobieństwo. Nie tylko Noe jest na wzór i podobieństwo Boże. Ci wszyscy grzeszni ludzie też. Także. A Bóg postanowi się ich pozbyć. Więc czy to są tak nieudane stworzenia, które pobłądziły i Bóg postanowił dać początek życiu na nowo, tym razem z Noego, rozpoczynając ludzkość? To jest sprawa jakby bardziej teologiczna czy filozoficzna niż historyczna. Jako historyk nie umiałbym się ustosunkować do tego. Padło porównanie z innym olbrzymem, który miał przeżyć. No to jest te postacie wymienione w rozdziale 6, owi olbrzymi, którzy byli spłodzeni przez synów bożych. Notabene nie bardzo wiemy, kim byli. Niektórzy komentatorzy mówią, że to chodzi o aniołów, ale nie jest to jasne. Dosłownie, literalnie w tekście hebrajskim są to synowie boży, którzy obcowali z śmiertelnymi kobietami i z tego rodziły się olbrzymy, bo są refaici tak naprawdę. Termin, który na przykład w Ugarit, czyli w mieście na północ od Palestyny, której literatura mitologiczna została zachowana do naszych czasów XIV wieku, pojawia się ten termin również i refaici tam to są ubóstwieni przodkowie. To jest tyle, co nasi ojcowie, dziadowie, którzy już po śmierci uzyskują paraboski status. I to jest ten sam termin, który pojawia się tutaj w Księdze Rodzaju. Więc czy to są olbrzymi w sensie ich wielkości? Wątpię. Raczej chodzi o jakąś kategorię mitologicznych bytów, które były przed potopem, a po potopie ma ich już więcej nie być. Księga Mądrości, jak powiedziałam, nazywa... Nie, Księga Mądrości nazywa Arkę statkiem, a nie skrzynią. Jeszcze wracam do budowy, do konstrukcji, do tego, że tam było to wyjście i okno, jak niektórzy tłumaczą, czyli do tego, co miało uratować człowieka i po jednej wybranej parze. W innym miejscu autorzy piszą, że po 7 tych zwierząt zostało wprowadzonych na arkę. 7 to jest liczba magiczna. Nie, bo zróżnicowanie jest na zwierzęta czyste rytualnie, nieczyste rytualnie. No a jak wtedy odróżniano, czy zwierzę jest czyste rytualnie, wtedy, czy kiedy nieczyste? Wtedy, kiedy pisano, czyli przynajmniej w VI wieku, odróżniano. Wtedy rzeczywiście rygorystycznie przestrzegano zasady, które dziś nazywalibyśmy zasadą koszeru. To znaczy są zwierzęta koszerne, czyste rytualnie, które mogły być skłożone w ofierze i są zwierzęta nieczyste. Tak? Do tych drugich należy na przykład osioł, świnia i wiele innych. Natomiast są zwierzęta czyste, które, żeby podkreślić ich wagę dla społeczeństwa hebrajskiego, one zostały wyróżnione nie jedną parą, a 7 parami, żeby one w sposób 7-krotny zostały ocalone od potopu. Chyba to o to chodzi. W jednej z tradycji rabinistycznych ten podział na 3 przegrody, które, jak przeczytałam, kazał Bóg Noemu zrobić w arce, ma niebagatelne znaczenie, ponieważ oznaczał podział na czyste i nieczyste, czyli na odpadki, na miejsce na odpadki, na miejsce dla człowieka i zwierząt i miejsce dla pożywienie, czyli ten pokarm, który jest przeznaczony dla zwierząt. Wszystko to ma jakieś znaczenie, ale to pewnie wdalibyśmy się w dyskusję. To raczej będzie pokazywać nam późniejszy judaizm i jakby jak interpretowano teksty biblijne w świetle judaizmu już rabinicznego, który... To też nie ma znaczenie symboliczne, tak. I tylko. I tak to trzeba traktować. Tak samo jak to rozróżnienie, czy to jest skrzynia, czy to jest łódź. Zawsze skrzynia symbolicznie będzie przestrzenią, która oddziela coś od czegoś. Świat zewnętrzny od wewnętrznego. I cały czas obracamy się tutaj też w tej symbolice biblijnej. Ale mało tego, wydaje mi się, że to, że łódź jest w tekście późnym, bo Księga Mądrości jest tekstem bardzo późnym, z czasów późno-helenistycznych, jeśli nie rzymskich wręcz, pokazuje, że jakby wówczas
aluzja, która zawiera się w słowie skrzynia do skrzyni przymierza, tej, którą Izraelici nieśli przez pustynię, że przestała być ważna, tak? Ktoś uznał, że najważniejsze są te odmęty, fale i no i jak na falach, no to powinna być łódź. Ze stępką zapewne, masztem, płetwą sterową i tak dalej. Natomiast chyba nieprzypadkowo Księga Rodzaju posługuje się tym samym terminem, który określa ów pojemnik, który Izraelici przez wędrówkę po pustyni niosą ze sobą, a w niej tablice mojżeszowe. W Biblii czytamy, że miesiąca 7, 17 dnia miesiąca, dzisiaj właśnie mamy 17 dzień 7 miesiąca, z tym, że czas inaczej starożytni Izraelici liczyli, inaczej te miesiące się w roku układały. W każdym razie czytamy, że właśnie wówczas Arka osiadła na górach Ararat, ta nazwa jest podana, i że woda opadała aż do miesiąca 10. W pierwszym dniu miesiąca 10 ukazały się szczyty gór. Jeden z profesorów, do którego te wieści na temat odkrycia sensacyjnego dotarły, właśnie ten Nicholas Parcel, powiedział, że jeśli powódź zalała Eurazję do wysokości 3,5 kilometra, bo to jest wysokość tej góry Ararat, około 4800 lat temu, to w jaki sposób zaawansowane społeczeństwa Egiptu czy Mezopotamii się utrzymały? Zadaję takie oto pytanie. No i datowanie potopu na 2800 lat przed naszą erą jest dość dowolne. Tak powiedział w wywiadzie dla Daily Mail. Święte słowa, natomiast tutaj też trzeba by wrócić do tego, co już padło. Cały czas poruszamy się jednak w sferze wiary. Dlaczego ta góra Ararat pojawiła się w kontekście biblijnym? Znaczy, sobie to padła konkretna nazwa. Ale czy to jest Ararat? To zaraz do tego dojdziemy. A co to może być? A zaraz to chwileczkę proszę o odrobinę cierpliwości. W kontekście powstawania i kodyfikacji tekstu biblijnego, czyli gdzieś tak w okolicach chyba VI wieku, jeszcze w świadomości ludów zamieszkujących wschód starożytny istnieje coś takiego jak państwo Urartu. Jeżeli sobie zamienimy Ararat i zmienimy to na Urartu, idealnie wszystko będzie w tym samym zapisie. I ta góra Ararat to mogła być góra Urartu po prostu. A dlaczego mówię o państwie Urartu? Najprostsza rzecz. Dobrze, to a była Urartu jedna, gdzie jest usytuowana? To jest dokładnie to samo. To jest to samo. To jest to samo, ale dlaczego to jest ważne? Otóż dlatego, że w owym czasie, czyli mniej więcej od 8 wieku przed naszą erą, to była jedyna realna siła polityczna i militarna, która była w stanie zagrozić państwu asyryjskiemu. To był jeden z głównych rozgrywających na arenie politycznej owych czasów. A więc gdzieś ta pamięć o funkcjonującym prawie imperium pozostała. Poza tym jest to wysoko, wiadomo, w górach Asyryjczycy wyprawiali się do Górnego Morza, kraju Nairi, czyli w okolice jeziora Van albo jeziora Urmia, w zależności od tego, jakbyśmy to próbowali odgadnąć, ale istnieje świadomość, że na tym obszarze istniało państwo, które tak się nazywało. A poza tym wiadomo było, że jest to kraj górzysty i to są szczyty, które należą do najwyższych na Bliskim Wschodzie. A więc gdzie ta Arka miała wylądować? Właśnie na górze Ararat w tradycji biblijnej, ale tak naprawdę jak tylko sobie pozamieniamy te samogłoski, nam idealnie wychodzi państwo Urartu. Pokazanie tej perspektywy asyryjskiej jest chyba zasadne, że coś jest na rzeczy, bo na przykład uważa się, że opowieść o geografii powstałej, czy geografii biblijnej powstałej po potopie, czyli gdzie zamieszkali trzej synowie Noego i ich potomkowie, czyli podział na terytoria Sema, Hama i Jafeta, że ten podział miałby odpowiadać świadomości geograficznej Asyryjczyków. Pewnie można się spierać, czy tak, czy nie, ale jest tutaj jakby taki punkt jakby nielokalnej wizji świata. To znaczy nie, że Hebrajczycy wyłącznie myśląc o swojej Jerozolimie i najbliższym otoczeniu, tylko myślą o przestrzeni, w której żyją, trochę szerzej. I tak patrząc, rzeczywiście w poszukiwaniu dużej góry trzeba pójść daleko na północ. Bo w małej rzeczywistości palestyńskiej, no to taką górą będzie
Góra Choreb na przykład, czy Karmel może być górą wystarczająco dużą. No, pójdziemy Nebo. Na Nebo właśnie w Transjordanii. To są wtedy wzniesienia, ale tak naprawdę, żeby szukać... Wielka góra, co by Boga sięgała. Szukać takiej góry, to no jedną znaleźli na południu, na Półwyspie Synaj, gdzie się miał Bóg objawić. To jest inny temat chyba na rozmowę, bo tej też góry szukano, szuka się nadal i ciągle nie bardzo wiadomo, która to jest. Piękna scena z dziesięciorga przykazań, gdzie te tablice były przez Boga wypalone w zasadzie w takiej skale. No to wyobrażam sobie, jak archeologowie marzyliby, żeby takie miejsce znaleźć. Ale no mówimy o takiej samej rzeczywistości jak owa arka. Myślę, że Ararat jest nieprzypadkowo wymieniony, bo to jest daleko na krańcach świata z punktu widzenia starożytnego Bliskiego Wschodu, na pewno wysoko i na pewno nazwa, która jest nazwą mówiącą, która nie jest nazwą, której czytelnik nigdy nie słyszał. To jest taka nazwa, którą zapewne, czy ona jest w formie Ararat czy Urartu, to pewnie jedno i drugie brzmi jakoś tam znajomo dla mieszkańca Palestyny, w związku z tym myślę, że to dlatego tak jest. To jest daleko, bo tu się można taki bawić również, dlaczego to jest właśnie tam. Proszę pamiętać, co się dzieje po potopie. Otóż pierwszą czynnością, poza zawarciem przymierza z Bogiem, znaczy Bóg zawiera przymierze z Noem, kładąc tęczę. Ten znak, czyli tak, tęczę na niebie. Pierwszą czynnością, której się dowiadujemy, jest kultura wina, to znaczy Noe zasadza winorośl i się bardzo szybko upija. To jest pierwszy incydent, który się zdarza. Ham zostaje przez to ukarany. Wyklęty. Tak, bo nie powinien widzieć nagiego ojca, gdy ten był zamroczony do nieprzytomności po spożyciu wina. Może się Ham bawić. Na dodatek się śmiał, to jego dwaj bracia tak przyszli i okryli nagość ojca, wchodząc tyłem do namiotu i wycofując się tyłem, żeby nie patrzeć na nagość. Tu mamy takie rytualne różne sugestie co do tego, co wolno, co nie wolno, czystości i tak dalej. Ale ja może pół żartem bym powiedział, a może właśnie ta arka musiała wylądować gdzieś na północy, bo właśnie winorośl pochodzi z północy. Może ten podstawowy kulturowy czy kulturotwórczy wkład Noego jest wniesieniem wina. A wino pochodzi bez wątpienia z Kaukazu. To znaczy ono rozpowszechnia się na Bliskim Wschodzie z północy. Jest to hipoteza, którą traktowałbym pół żartem, a pół serio. Natomiast jest chyba równie dobra, co każda inna naukowa hipoteza o stępce na szczycie jakiejś góry. Przynajmniej jeżeli chodzi o wino, to mamy na to świadectwa archeologiczne, tak, i to doskonałe magazyny takiej twierdzy urartyjskiej, już zostaniemy przy tym Urartu jeszcze przez moment, Karmir Blur, czyli starożytnym Tejsze Baini, znaleziono zapasy wina sięgające dziesiątków tysięcy litrów, więc nie były to żarty, a poza tym doskonałe wino z Izali, późniejsze w tekstach asyryjskich opiewane, które już przechodzi. Widzimy ten proces przechodzenia uprawy winorośli z doliny Araksu aż na okolice przełęczy mardyńskiej dzisiejszej, gdzieś tam w okolicy północno-wschodniej Syrii. Także to wino rzeczywiście się rozprzestrzeniało. No, a gdybyśmy chcieli dosłownie traktować ten tekst oczywiście z przymrużeniem oka, mówię to w tej chwili, to przecież Noe tej winnicy swojej pierwszej na szczycie wysokiej góry założyć raczej nie mógł, czyli musiał najpierw z tej góry zleść, złożyć ofiarę Bogu i potem dopiero gdzieś powędrować na ziemię, na których mógł tę winnicę założyć. Ale to był południowy stok. Ale też właśnie pomyślałam sobie, co zostałoby na ziemi po tak wielkim potopie. Cóż mogło zostać po takim potopie? Przede wszystkim powinniśmy mieć pozostałości takie archeologiczne, nieciągłości osadniczej. Tak zwane hiatusy osadnicze, czyli możemy sobie wyobrazić, że osiedle, które jest zniszczone przez powódź, no to są jakieś destrukty, które możemy rozpoznać. To są jakieś rozmycia ścian i to jest dosyć dobrze rozpoznawalne w materiale archeologicznym. Możemy sobie taką rzecz wyobrazić. Ale jeżeli by taki potop powstał, w związku z tym powinna być warstwa namułów, która sięgałaby co najmniej kilku metrów, która dałaby ten hiatus osadniczy, nie byłoby żadnych śladów, a poza tym byśmy obserwowali naprawdę bardzo w dużym stopniu wyludnienie obszarów Bliskiego Wschodu, podczas kiedy czegoś takiego nie ma. Jeden jedyny przypadek jest mi znany, kiedy Leonard Woolley kopał słynne grobowce królewskie w Ur, trafił na warstwę, którą początkowo uważał, że jest już calcem, jak my to nazywamy archeologicznie, czyli sterylną ziemią bez żadnych pozostałości aktywności ludzkiej,
ale postanowił się przez to przekopać i poniżej znalazł jeszcze wcześniejsze ślady osadnicze i uznał, że prawdopodobnie trafił na ślady biblijnego potopu. Ale to było rzucone gdzieś tam jakimś jednym zdaniem i on nie wiązał z tym absolutnie żadnych, myślał, że to nie wywoła żadnych konsekwencji. Niestety bardzo wiele osób się przyczepiło do tego śladu i do tego zdania, które padło. I tutaj wracamy znowu do kontekstu potopu. Jeżeli rzeczywiście jest to ślad, mamy ślad powodzi, ale czy to miała znamiona potopu? Rzeczywiście, a jakaś osada w Ur była zniszczona przez wodę. I łatwo to nam sobie wyobrazić, bo Ur było, w tej chwili jest ono oddalone o kilkadziesiąt kilometrów od brzegów Zatoki Perskiej, ale wówczas ono leżało tuż nad laguną. Pamiętajmy o tym, że w Ur funkcjonował port morski. W związku z tym ta przestrzeń tego portu i okolicznej osady, miasta, mogła być narażona na wylewy. Pamiętajmy o tym też jeszcze, że to w południowej Mezopotamii łączą się dwie rzeki, Eufrat i Tygrys. Eufrat w związku z tym, że jest rzeką mniej gwałtowną, rzadziej wylewał, natomiast Tygrys w związku z tym, że ma bardzo podobne koryto jak Nil, takie biegnące prosto, z niewielkimi meandrami, miał tendencję do wylewania i do dosyć cyklicznego. Jeżeli do tego dodamy sobie, iż te osady południowej Mezopotamii leżą na wysokości metra, dwóch, trzech do pięciu nad poziomem morza, możemy sobie łatwo wyobrazić, że tam mogło dojść do jakichś lokalnych podtopień. Ale to była normalna rzeczywistość ludzi, którzy te tereny zamieszkiwali. To nie była jakaś rzecz wyjątkowa. Oczywiście jest to tragedia z punktu widzenia owych mieszkańców, natomiast oni byli obyci z tą rzeczywistością. Ale mało tego, chyba w przeciwieństwie do naszych nieszczęść powodzi lokalnych u nas, to wylewy rzeki zarówno w Mezopotamii, jak i w Egipcie były rodzajem błogosławieństwa, bo one jednorazowo owszem były kłopotliwe, ale to dzięki nim większe obszary dawały się użyźniać, dawały się potem jakoś dowodzawszy do niej wodę uprawiać. I jakby to widzenie powodzi jako kataklizmu i nieszczęścia jest tylko jedną stroną medalu. Tak naprawdę również trzeba pamiętać, w miejscu, gdzie nie pada deszcz, bo w Mezopotamii nie pada deszcz. Zasady w zasadzie. Jedyna woda jest wodą rzeki i wówczas, kiedy ta rzeka się podnosi, to jest podnoszenie się poziomu wody, która jest jedynym źródłem wody, czyli życia. I to samo mamy w Egipcie, tak? Gdzie wody deszczowej nie ogląda się stulecia w niektórych miejscach. I tam podniesienie się poziomu Nilu jest błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Jeszcze tutaj dodam jedną rzecz, że te wylewy dodatkowo wypłukiwały sól z ziemi, która gromadziła się na polach południowej Mezopotamii, więc to dodatkowo jeszcze był taki czynnik, który był witany raczej z radością, a nie traktowany jako... Tak, bo to rzeczywiście mamy teksty sumeryjskie, które nam wyraźnie mówią o tym, ile lat można uprawiać dane poletko, fragment ziemi i potem jak wiele lat trzeba ugorować ów fragment pól uprawnych i co trzeba zrobić, żeby tej soli się pozbyć z gleby, żeby ona znowu przynosiła plony. Mhm. Także to wszystko było znane przez wiele, wiele tysięcy lat, aż do Mongołów właściwie, bo koniec de facto cywilizacji mezopotamskiej, takiej hydrologicznej, to jest najazd mongolski. Tak jak powiedział pan dr Łukasz Niesiołowski z Pano, mit o potopie jest bardzo stary i obecny w różnych kulturach. Ten mezopotamski mit o potopie sięga korzeniami trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, prawda? Bo nie ma skutków bez przyczyny. W tych mitach coś gdzieś jest. Człowiek czegoś doświadczył, człowiek coś przeżył, co ubrał w opowieść, a potem wędrowiec zaniósł ją dalej. Tak jak napisał Saint-Exupéry w twierdzy, że wędrowiec to jest ten, który wędruje od wioski do wioski i niesie opowieść, przekazuje słowo. Przecież tak się cała nasza kultura zrodziła z takich opowieści. Czy wydarzyło się coś takiego, co można byłoby osadzić w czasie, w tym trzecim tysiącleciu przed naszą erą? Powiem tyle, co wiemy. Tekst mitu o potopie rzeczywiście zaświadczony jest już w trzecim tysiącleciu w literaturze sumeryjskiej, później odżywa w literaturze
akadyjskiej i najlepiej reprezentowany, najlepiej znany czytelnikom jest streszczony w eposie o Gilgameszu, tak. W którym wspomniany jest Utnapishtim, postać odpowiadająca biblijnemu Noemu, temu, który właśnie zbudował jakąś łódź, przeżył potop i uzyskał dzięki temu nieśmiertelność. Gilgamesz się do niego w daleki, na krańca świata się wyprawia, aby ten mu zdradził tajemnicę nieśmiertelności. I to jest fakt, że takie opowieści były. Później drugi fakt, dość od niego oddzielny, jest opowieść biblijna. Związek jednego z drugim bez wątpienia istnieje, bo narracje są na tyle zbieżne, na tyle podobne, że trudno wyobrażać sobie niezależnej kreacji u autorów biblijnych i u autorów mezopotamskich. W tej chwili myślę, że to jest taki konsensus większości biblistów. Tego rodzaju zbieżność wytłumaczyłoby się w następujący sposób. Mamy wspólnoty izraelickie, które trafiają ze swojej rzeczywistości Kanaanu, która nie jest sobie w stanie wyobrazić potopu. Mieszkając w Palestynie, nie można sobie tego nawet wyobrazić. Nie ma czegoś takiego jak duża powódź. Po prostu rzeka Jordan, którą da się w zasadzie przeskoczyć, nie jest za źródłem wody, która wylewa na tyle, żeby jakieś nieszczęścia spowodować. Opady deszczu są, ale... Och, mówi pan, panie doktorze, tak jakby pan nie miał w pamięci tego, co się wydarzyło całkiem niedawno w Polsce, kiedy malusieńki strumyczek leniwie sobie płynący zalewał nagle domy, tak, do wysokości 3-4 metrów. To prawda, tylko że my mamy, polskie rzeki są zasilane ze źródłami oraz licznymi opadami, natomiast u źródeł Jordanu praktycznie nie ma opadów, to znaczy tam ta rzeczka płynie sobie, ale nie można się spodziewać, że tam wylałoby tak, jak wylewa na terenach środkowej Europy, powiedzmy. Po prostu z czysto geograficzno-klimatycznych powodów możemy powiedzieć, w Palestynie taka powódź, jak opisano by, czy jaką znano w terytoriach mezopotamskich, byłaby nie do pomyślenia. Natomiast Hebrajczycy zostają w czasach Nabuchodonozora, w początku VI wieku, wywiezieni w niewolę do Babilonu. I natychmiast czytają literaturę tamtejszą. I natychmiast widzą literaturę włącznie z mitami, też o potopie. I to jest moment, w którym Hebrajczycy się mogą dowiedzieć o tego rodzaju opowieści. I teraz mogą tę opowieść wziąć i zanieść dalej, utrzymując pani przenośnie, aplikując ją jakoś do swoich potrzeb, używając swojego Boga jako bohatera tej opowieści, dając jakąś teologiczne znaczenie tej opowieści. To jest to drugie życie opowieści o potopie, ale będzie tego rodzaju zależność można wskazać, zależności z jakimś rzeczywistością, z jakąś wylewem, tego bym się nie podejmował. Poważni archeolodzy współcześni nie traktują poważnie poszukiwań Arki Noego. Chyba raczej nie. Nie. Nie, nie, nie. To definitywnie trzeba powiedzieć, że jest to raczej z pogranicza badań, to już mówili, takich biblijnych, ale w takim sensie rozumienia Biblii dosłownym. A od tego to, co to już padło wielokrotnie, współczesna nauka odżegnała się co najmniej 150 lat temu, mniej więcej. Może. W zależności w jakiej dyscyplinie. Ale generalnie nie należy się spodziewać, że ktoś z poważnych archeologów wystąpi z projektem badawczym na coś równie niedorzecznego. Naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Krzysztof Jakubiak, dziękuję bardzo. Dziękuję. I dr Łukasz Niesiełowski z panu. Do widzenia. Do usłyszenia, Hanna Maria Giza.